Słuchajcie, ja do Nicoli już nic nie czuję. Na moje on też ją nakłaniał na nagonkę przeciwko mnie. Bo wiecie, mnie zaczepiają, dokładnie. To się musi skończyć wyjaśnieniem twarzą w twarz. W jakiejkolwiek federacji, a jak nie, to pojadę na przykład 8 czerwca, bo i tak mam, chciałbym się spotkać z pewnym zawodnikiem na temat przyszłych, chociaż pojedynczych treningów. Bardzo mi ktoś zaimponował za dzieciaka i chciałbym tą osobę poprosić, aby ze mną zrobił trening chociaż jeden. Więc i tak najprawdopodobniej jedziemy do Katowic całą rodziną. Nawet jak nie walczymy, to będziemy oglądać tą galę, więc spróbuję go dorwać i w oczy powiedzieć, dlaczego jest fałszywym manipulatorem i kłamcą. On ją manipuluje. No na to wszystko wskazuje. No dzisiaj dodała na swój Instagram, że nagle ma minus 50% na niebieską stronę, a wczoraj sama mówiła, że robi przerwy z internetu, że ma myśli samobójcze, że jest jej bardzo przykro za to, co się dzieje. Przypominam, że Camerbert sam do tego prowokuje, sam wysyła w jej stronę hejt. Ona mdleje, on to olewa. Brat Bomby pyta, co to za strona, to Camerbert mówi, że to jest strona ze zdjęciami. Zamiast wprost powiedzieć, że to jest strona, gdzie się sprzedaje goliznę za pieniądze, tak? On sam to powiedział, że tą stronę założył w grudniu. Że on to założył, powiedział, nie? Czyli tutaj kolejny macie dowód. Muszę się kawy napić. Ale kurde się dzieje. Nie, mnie najbardziej wiecie czym wkurzył, ja nawet bym przebolał to wczoraj, nawet bym się nie wypowiadał, nawet bym to sobie przetrawił, byśmy sobie pewnie jedli teraz jajka z tabasko, byśmy się śmiali, słuchali muzyki. Ja od czasu, kiedy już nie jestem z Nicolą, mija rok, ja miałem kilka spotkań, słuchajcie, to uczucie do niej wygasło już nie ma tego, co było na początku, nie myślę o niej, nie śnię o niej i tak dalej. Tu już chodzi o tego człowieka. On mi już tak irytuje, bardziej niż ten Rafonix. Koleś całe tygodnie wyzywa mnie do walki. Na końcu powiedziałem wam, że dostał walkę w Cloud. Z pewnego źródła się o tym dowiedziałem. On się wypierał, że w Cloud się nie będzie bił i jestem kłamcą. A okazało się, że w Cloud się bije, czyli miałem rację. A wczoraj wprost powiedział, że pisał do Natana: weź ze mną walkę, bo nie chcę walkę z Magikalem. A sam powiedział, że ja niby tą walkę odmówiłem. Ty kurcie imbecylu, ty! Ty się módl, czy to w ogóle, jak odpowiada tą walkę, że jak się spotkam gdzieś w holu, żebyś ty do walki z tym Natanem dotarł tam do tego ringu, oktagonu. Bo powiem ci, może jestem tucznikiem, może jestem grubasem, ale potrafię walnąć bombę jedną, nie? Potrafię.